ponownie Państwa witamy. Program Lato w Regionach. Dziś przez cały dzień, całe popołudnie w zasadzie jesteśmy w Krośnie. Trwają tutaj trzecie podkarpackie pokazy lotnicze. I wciąż obserwujemy te podniebne akrobacje. Co tu się, proszę Państwa, dzieje na niebie? Niesamowite rzeczy. A z nami goście, których pasją jest nie tylko latanie, ale też konstruowanie samolotów. Razem z nami pan Krzysztof Cwynar, pilot, ale także właśnie konstruktor. Witamy bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. A także dyrektor programowy pokazów trzecich podkarpackich pokazów lotniczych tutaj w Krośnie. Witamy bardzo serdecznie. Krzysztof Figiel. Tak, człowiek, który jest najbardziej zorientowany w tym, co się dzieje na tym niebie, dlatego od razu zaczniemy od pytania do ciebie. Kto teraz na niebie? Selfless Flying Team z Krosna, miejscowy zespół. To jest grupa, która może akrobacji nie robi, ale te przeloty ich robią wrażenie, bo są dość te samoloty bardzo blisko siebie latają, a to nie jest łatwe. No to już jest akrobacja, czy samolotowa, lot w szyku, ciasne zakręty, bardzo fajne widowisko. Możemy zdradzić, że niebawem dołączy do nich mistrz. Tak, Artur Kielak do nich dołączy w ostatnie 5 minut ich pokazu i potem pewnie jeszcze zakończy własnym solowym pokazem. To taka niespodzianka dzisiejszych pokazów. A skoro mówimy o tej pasji latania i pasji konstruowania samolotów, to pytanie do pana, panie Krzysztofie, kiedy to się zaczęło? Tak naprawdę zaczęło się to około 20 lat temu, gdy zapadła decyzja o budowie pierwszego własnego samolotu. Była to konstrukcja, jest to konstrukcja Grzegorza Peszkę, nazywa się GP5, samolot dwumiejscowy, laminatowy, w klasie ultralekkiej lub bardzo bliskiej tej klasy. Ja chciałem zapytać o jedną rzecz. Postanowił pan budować samoloty, na których pan lata, bo to wtedy daje absolutną pewność, stuprocentową w powietrzu? Nie, to nie chodzi o to. Wszystkie samoloty są dobrze zbudowane i wszystkie samoloty dają pewność latania w powietrzu, bo przechodzą wszystkie potrzebne procedury. Państwo teraz mają okazję właśnie pana Krzysztofa widzieć w powietrzu także. To, że buduję własne samoloty, to jest jakby cała pełnia, całe 100% mojej pasji. To są samoloty z pierwszej wojny światowej, tak? Z czasów pierwszej wojny światowej? Tak, teraz zawęziłem jakby swoje zainteresowania do okresu pierwszej wojny. Moja pierwsza replika to Newport 11, którym dzisiaj się tu pokazywałem na niebie. W tej chwili buduję Fokera D7, a już myślę o Albatrosie D3. To takie historyczne rzeczywiście samoloty. Ja muszę o pilotowanie tych maszyn zapytać, bo nie jest to taka prosta sprawa. Pewnie mają swoje wymagania, bo to są samoloty z tylnym kółkiem, więc starty i lądowania są ciut bardziej wymagające od samolotów latających z przednim kołem. W upłatowce. Ale poza tym w powietrzu jest to taki sam samolot jak każdy inny. Pewnie, podstawy są takie same, tak? Prawa lotnicze, znaczy prawa fizyki są jednakowe dla wszystkich samolotów. Panie Krzysztofie, ale jak to jest? Pasja chyba nie wystarczy, prawda? No bo oprócz tego, że ma się pasję, to trzeba mieć jeszcze uprawnienia, no i jakąś wiedzę, żeby taki samolot zbudować. No wiedzę się nabywa w szkołach. Akurat miałem tą przyjemność, że jako 15-latek uczyłem się przez 5 lat w Mielcu przy Technikum Mechanicznym, gdzie odbywaliśmy praktyki w PZL-u. Dla mnie to była największa frajda. Może nie te lekcje w szkole, ale to, co widziałem na zakładzie, gdzie mogłem sam też coś zrobić, sam się czegoś nauczyć. Potem te pasje się rozwija, bo źródeł wiedzy jest ogromnie dużo. Jeżeli człowiek potrzebuje tej wiedzy, to może do niej sięgnąć. Panie Krzysztofie, jeszcze do pokazów chcę wrócić, bo mieliśmy także dzisiaj okazję takiej bitwy powietrzne oglądać tutaj, historyczne. Tak, to były latające repliki cyrku czeskiego, nazywają się Pterodaktyl. No, Czesi mieli to szczęście, że znalazł się inwestor, który chciał wyłożyć pieniądze. Ja jestem niestety sam i musiałem wszystko za swoje pieniądze. Ale rzeczywiście robi wrażenie to, kiedy taki historyczny samolot pojawia się na niebie. Taki plan miałem również, ale niestety nie udało mi się do takiego finansowania dotrzeć. Ja też mówię o pana Newporcie, panie Krzysztofie, też, kiedy on tutaj na niebie się sam pojawia, to także robi wrażenie, naprawdę. No, cieszę się bardzo, bo to jest jakby ta trzecia część mojej pasji. Nie tylko zrobić, lecieć tym, ale pokazać też innym. I zachwycić. Zachwycić i zobaczyć te uśmiechy, odebrać gratulacje.
To... Panie Krzysztofie, a pana pasją jest latanie szybowcami, tak? Przede wszystkim latanie szybowcami. A kiedy zobaczymy pana tutaj właśnie podczas takich podwodnych akrobacji? Tutaj zobaczyć. Latałem sobie szybowcem Politechniki Rzeszowskiej, diskusem, którego przywiozłem prosto z Mistrzostw Polski szybowcowych tutaj właśnie. No i potrenowałem sobie trochę, a dzisiaj no niestety mam taką funkcję, że nie mogę spędzić czasu w powietrzu, muszę na ziemi wszystko koordynować. A które dzisiaj są bardziej trudniejsze akrobacje zadania organizacyjne? Takie szybowcowe czy takie samolotowe? Według mnie szybowcowa akrobacja jest dużo trudniejsza, ponieważ dysponujemy wysokością tylko i tą wysokość musimy zmienić silnika. Na prędkość, nie ma silnika, tak, ale samolotowe jest też trudność. Jedyny napęd dla kolegi w szybowcu, jedynym napędem jest grawitacja. Dokładnie. Ale z drugiej strony, to ja wiem, że to jest niesamowite uczucie, kiedy nie słychać tego warkotu silnika, tylko ten szum w powietrzu, tak? No zgadza się, to jest niesamowite uczucie. Ale trzeba serdecznie wybrać się do Wzmiechowej i polatać do Mielca. I można spróbować, ale także tutaj w Krośnie można spróbować. Myślę, że tak, latają tutaj, ekipa lata na co dzień, także też to szkolenie szybowcowe to jest to, od którego pewnie warto zaczynać, tak? Oczywiście, bo nabiera się najlepszych podstaw, nawyków właśnie w szybowcu. A jaki będzie ten drugi krok? Będzie możliwość, żeby usiąść za sterami samolotu? Tak, oczywiście, nie ma problemu. Można wykupić sobie lot, polatać, wyszkolić się na samolotach. To nie jest żaden problem. Ale zaczynać warto na szybowcach, bo wtedy rozumiem też te podstawy takie teoretyczne mamy lepsze, tak? Tak, zdecydowanie tak. Uczymy się. Wiemy, co zrobić, kiedy nam silnik zgaśnie. Tak, a to jest najważniejsze. Ile godzin potrzeba, żeby przeszkolić się właśnie, żeby można było spróbować swoich sił? Na dzisiaj szkolenie szybowcowe to jest 15 godzin w powietrzu, z czego tam jest około 10 z instruktorem. Zdobywa się licencję szybowcową, można latać samemu potem. Samolotowa to jest 45 godzin spędzonych w powietrzu, to zdobywa się licencję, potem też można latać samemu, ale wiadomo, że najpierw warto zdobyć doświadczenie, polatać z tymi doświadczonymi. Panie Krzysztofie, wróćmy do tych replik. Nad czym pan teraz pracuje? W tej chwili pracuję nad kolejną repliką. Jest to Fokker D7 z 1918 roku, w skali 90%. Mało, na świecie nie ma replik Fokkera D7. Są oryginalne egzemplarze, rzadkie już oczywiście. Natomiast ze względu na jakby trudności konstrukcyjne, mało kto się odważył taką siódemkę jako replikę zbudować. Przyjąłem własną koncepcję budowy takiej repliki i w tej chwili jestem na etapie kończenia kadłuba, już na podwozie, już z usterzeniem. Pracuję nad układem sterowania. Ile to trwa, takie przygotowanie takiego samolotu? No, nad Fokkerem pracuję już rok. Z tym, że nie zostawiam następnych pomysłów, bo nad Fokkerem pracuję. Myślę, że koło maja przyszłego roku będzie przedstawiony inspektorom do rejestracji. Zobaczymy go na kolejnych pokazach lotniczych. No miejmy nadzieję. Chciałbym bardzo, bo wtedy to będzie jakby uzupełnienie tego pokazu Newporta. Kolejne pokazy, czwarte podkarpackie pokazy lotnicze już za rok, ale jeszcze tak krótko, mając tutaj dyrektora programowego pokazów, podsumujmy tegoroczne. Prawie wszystko się udało, pomimo tego, że pogoda, no powiedzmy sobie, nie najlepsza. Ale też nie najgorsza. Wiem, że grupa Iskry nie doleciała, bo nie mieli szans wystartować, bo w Dęblinie, skąd mieli startować, jeszcze zupełnie inaczej sytuacja pogodowa wyglądała, ale tak poza tym to się wszystko udało. Tak, zdecydowanie się udało, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni jako organizatorzy. No Iskry nie wypaliły, ale były gotowe do startu, także... Nawet chęci były podobne. No chęci były, bo kapitan z Iskier dzwonił do nas co chwilę i meldując, co się dzieje, no i niestety musieli odpuścić. Ale myślę, że ludzie będą zadowoleni z tego, co tutaj. Zobaczmy, co dzieje się na niebie, bo do Celfastu teraz dołącza pan Kielak. To jest właśnie Artur Kielak. Najbardziej widowiskowy, chyba teraz ta najbardziej widowiskowa część pokazu, prawda? No zdecydowanie tak, to jest nadprogramowe. To wyszło w zasadzie pół godziny temu. Także najważniejsze, że się udało. Co ciekawe, że oni nie mieli możliwości próbowania się, prawda? Tak, że to jest wszystko uzgodnione na ziemi, tak. A teraz już tak naprawdę próbę generalną mamy. Tak, od pół godziny siedzieli razem, rozmawiali o tym locie, no i na szczęście się udało. Także. Więc proszę państwa, tym wspólnym pokazem sił mistrz i krośnieńska grupa Celfast Flying Team na niebie w tej chwili. My kończymy już relację z trzecich podkarpackich pokazów lotniczych. To był program Lato w regionach. Dziś przez całe popołudnie pokazywaliśmy państwu, co tutaj dzieje się na niebie i jeszcze pokazujemy. Artur Kielak, grupa Celfast Flying Team, a jutro czekamy na państwa w Zarszynie. A więc do zobaczenia. A teraz jeszcze popatrzmy na krośnieńskie niebo. Thank you.
Dziękuję.